Witam Państwa po krótkiej przerwie. Tym razem będzie temat o zwierzętach i to bardzo niezwykłych zwierzętach, które są i duże, i silne, a przede wszystkim piękne. Moimi kolejnymi gośćmi są pani Agnieszka Sobol i Jarosław Sobol. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy. Galoper, hodowla koni. Dokładnie tak. Porozmawiamy dzisiaj o tych pięknych zwierzętach, jakimi są konie, a dokładniej o tym, jak te konie się hoduje, bo wiadomo, nie są to zwierzęta, które przeciętny człowiek może sobie trzymać w domu. Zacznę od tego, jak w ogóle wygląda końska dieta. Generalnie możemy podzielić wszystko to, co konie jedzą, na dwie grupy, na pasze objętościowe i pasze energetyczne. Objętościowe to wszystko to, wiadomo, koń jest zwierzęciem dużym, około 600 kg waży, więc musi tej paszy objętościowej, która go jakby wypełni, dostać dość sporo. Natomiast drugi rodzaj pasz to pasze energetyczne, typowo takie, które zapewniają koniom energię. I tą ilość energii dostosowujemy do pracy, którą koń wykonuje. Czyli więcej koń zjada tej paszy objętościowej, tak? Objętościowe zawsze mniej więcej zjada tyle samo, podobnie. Natomiast czego zjada więcej? Energetyczne. Energetycznej zjada więcej. Tak, energetyczną dostosowujemy do tego, jaką pracę wykonuje. Wykonuje koń. A co się zawiera w tej paszy? W paszy energetycznej to są wszelkiego rodzaju zboża. Głównym zbożem, które konie spożywają, jest owies, ale również mamy w tej chwili mnóstwo mieszanek, ponieważ sam owies nie dostarcza wszelkich składników odżywczych, więc mamy różne gatunki musli, bardzo podobne do naszych ludzkich musli, także to również granulaty i tego typu. Czy koń w ogóle jest wybredny, jeśli chodzi o jedzenie? Może wybredny nie jest, ale... Ale byle czego też nie zje. Byle czego nie zje, a nie można mu dawać... Czy musi jeść jedzenie dobrej jakości, ponieważ bardzo ważne... Bardzo trudny jest układ pokarmowy konia, ponieważ konie nie wymiotują, nie mają tej umiejętności. Jeżeli konie jest w stanie zwrócić pokarmu? Nie jest w stanie zwrócić pokarmu. Wszystko, co wejdzie... Musi przejść przez bardzo długi układ pokarmowy. Są to bardzo poważne schorzenia. Teraz nawet mamy przykłady w Janowie, tam również niektóre te schorzenia. Do schorzeń za moment. Miały tego. A ile zjada koń przeciętnie? Paszy objętościowej około 15 kg. Ta pasza objętościowa to jest siano, siano kiszonka, również słoma, a podczas sezonu pastwiskowego trawa. Natomiast paszy energetycznej to, tak jak mówiłam, w zależności od wykonywanej pracy. Grubszy kucyk, który mało pracuje, nie dostanie w ogóle tej paszy. Natomiast koń sportowy, wyczynowy, no nawet około 10-12 kg. Wiadomo, bo zużywa więcej energii. Dokładnie tak. A co wpływa na wzrost rogu kopytowego? Bo czytałam właśnie, że dieta też ma znaczący wpływ na to, jak kopyta koniom rosną. Oczywiście, to podstawowy wpływ właśnie ma dieta. Musi być ona bardzo zbilansowana i nie można gwałtownych wprowadzać zmian. Do tego pasze muszą być świeże, nie mogą być zatęchłe, broń Boże zapleśniałe. Także wszystko naprawdę jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ tak jak mówiłam, te schorzenia spowodowane złą jakością paszy mogą prowadzić nawet do śmierci zwierzęcia. A czy koń jest istotą na tyle inteligentną, że on odróżni, że na przykład jedzenie jest zepsute? Nie. Nie jest w stanie tego rozróżnić? Koń jak jest głodny, to będzie jadł po prostu. To po prostu będzie jadł. Dokładnie tak. Dobrze, to może teraz przejdźmy do podkuwania koni. Jak często należy konia podkuwać? Około 6 tygodni do 8 tygodni. Co 6, co 8 tygodni podkuwamy konia. W zależności konia. Jak koniowi kopyto właśnie rośnie, jak często pracuje, po jakim gruncie chodzi. A kiedy po raz pierwszy podkuwa się konia? Czy to jest jakaś Nawet jak trzeba, wytyczna? To źrebaka już. Źrebaka się podkuwa? Nawet jak trzeba, jeżeli ma jakąś wadę kopytka, to trzeba to zrobić. A czy jedne konie są podkuwane, a inne nie? Jak to jest? Czy... Dokładnie bo, tak. Bo nie wiem właśnie. Dokładnie tak. Podkuwa się konie te, które muszą być podkute. Czyli które to Czyli są? Już tak jak mąż wspomniał, te, które mają jakieś wady, duże problemy z kopytami i odpowiednim ortopedycznym kuciem te wady się koryguje. Nawet tak jak właśnie mąż wspomniał, już u źrebiąt, 10-miesięcznych czy rocznych, specjalistycznym kuciem jest się w stanie te wady kopyta naprostować i wyprowadzić naprawdę Wyprowadzić konia normalnie. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o przeciętnego konia,
To zależy od jego pracy. Konie sportowe, których róg kopytowy ściera się dość intensywnie, muszą być praktycznie podkuwane, ponieważ one zakulałyby na skutek zbyt szybkiego ścierania tego rogu. Natomiast konie, które wykonują umiarkowaną pracę, pracują godzinę, dwie dziennie, 5-6 razy w tygodniu, chodzą po miękkim podłożu, absolutnie nie ma takiej potrzeby i dla tych koni jest lepiej chodzenia, my to nazywamy na boso. Te koniki chodzą na boso i nie ma potrzeby ich kucia. A czy to konia boli, jak on dostaje tą podkowę tam, bo tam wchodzą podkowiaki. W grę takie gwoździe dość pokaźne. Dokładnie tak. Czy konia to boli? Nie, nie boli. Nie boli. To jest martwa część kopyta. Róg kopytowy jest odpowiednikiem naszego paznokcia. Także jeżeli oczywiście nie przekroczy się pewnej linii. Kowal jest na tyle wyszkolony, że tak te podkowiaczki skieruje, że one przechodzą tylko przez tą część rogu, która jest której koń absolutnie nie odczuwa. To jest bardzo szybka praca tego kowala, no bo nie wydaje mi się, żeby tak mógł stać ze zwierzęciem z podniesioną nogą godzinami. Nie, godzinami nie, ale okucie konia... No, spód godzinę. Godzinę, jeżeli koń się troszkę... No nie, dwie. Na cztery to dwie. Więcej, tak, na dwie około godziny. A zdarza się tak, że podkowy są wymieniane jednorazowo wszystkie, czy się wymienia cyklicznie? Zawsze wszystkie się wymienia. Zawsze się wszystkie wymienia, tak? Obojętnie. No chyba, że w przypadku, jeżeli koń wyjątkowo urwie którąś podkowę, że ją zgubi, to wtedy się dobija jedną. Natomiast generalnie zawsze się wymienia wszystkie, czy to wszystkie. Dwie, bo czasami koń jest kuty tylko na przody, czyli tylko A na dlaczego dwie. Dlaczego jest kuty tylko na przody? Ponieważ przednie się mocniej ścierają. Mocniej się ścierają. Tak. A których koni się nie podkuwa? Nie ma takich koni. Wszystkie nie ma się takich podkuwa. Koni. Czyli nie ma żadnych przeciwwskazań, tylko nie. Te, które po prostu potrzebują. Nie potrzebują tych podkuw. Tak, tak jak mówiłam, te, które wykonują małą pracę i nie ma takiej potrzeby, to oczywiście nie. Natomiast możliwość przybicia podkowy jest absolutnie do każdego kopyta. A jak wygląda pielęgnacja konia? No, podstawą jest czyszczenie. Czyszczenie. Czyszczenie jak sierści. Się czyści konia? Potrzebne są szczotki odpowiednie, szczotki z grzebła, specjalne kopystki do czyszczenia kopyt, bo również kopyta... Też są czyszczone, rozumiem. Czyszczone są za każdym razem, tak samo jak sierść. Bardzo ważne jest czyszczenie kopyt, ponieważ tam zalega i ściółka, i ziemia, i kamyk, który utkwi koniowi w kopycie, niestety działa tak jak dla nas kamyk w bucie. Czyli po bieganiu 5-10 godzin ten konik zaczyna po prostu kuleć, ponieważ go to uwiera. Dlatego tak ważne jest czyszczenie kopyt, ale również sierści, zwłaszcza teraz. Konie wymieniają teraz okrywę włosową. Z tej grubej. Okrywę włosową wymieniają konie. Tak, na zimę. A to nie każdy już wie. Tak, dlatego też o tym wspomnę. Na zimę konie zarastają. Robią się z nich puchate miśki. No właśnie chciałam zapytać, czy są jakoś specjalnie przygotowywane konie do okresu zimowego, ale już pani mówi, że... Natura je tak wspaniale wyposażyła, mądrze, że po prostu one obrastają. Dostają taki podszerstek, który izoluje od zimna, natomiast zewnętrzne włosy rosną jeszcze dłuższe niż normalnie i konie, tak jak mówiłam, robią się bardzo puchate, dzięki temu jest im po prostu zimą ciepło. A czy jedne konie są łatwiejsze w hodowli, a inne nie? Jak to jest? Jak to jest z charakterami końskimi? Czy charakter może do hodowli nie ma tak dużo, nie ma takiego dużego znaczenia, ponieważ bardziej większy wpływ ma rasa, tak. Są rzeczywiście rasy łatwiejsze i są trudniejsze. W skrócie i generalizując można tak powiedzieć, że czym bardziej szlachetna rasa, tym trudniejsza hodowli. Tym bardziej skomplikowana. Dokładnie tak, dokładnie tak. Wcale się w sumie nie dziwię, bo to tak również z innymi zwierzętami oczywiście się ma sprawa, z tak jest samo. To samo. Dokładnie. Hodowla, im bardziej kundelka, skrzyżowane, im hodowla, bardziej ma po prostu spełniać funkcje raczej do wyglądania, niż tak. Takie funkcje obronne, jakie typowo pierwotnie pies powinien spełniać. Tym jest cięższy w hodowli. Że on jest bardziej, czy choruje na jakieś schorzenia takie, na dokładnie które nie choruje ten zwykły psiak, czy tam powiedzmy koń. A czy koń wyczuwa złego człowieka? Koń wyczuwa złe emocje od ludzi. Złego człowieka nie wyczuje, ale jak człowiek ma wyczuje. Złą emocję, jest zdenerwowany. Jest zdenerwowany? To koń to wyczuwa i koń to przyjmują. Co koń potrafi zrobić wtedy? Czy on może jakoś nam zrobić krzywdę? Jak my się powinniśmy wtedy zachować? Oczywiście, że może. Czy najlepiej może wtedy nie podchodzić po prostu? Tak, osoby, które nie mają do czynienia na co dzień z końmi, absolutnie nie zalecamy podchodzenia, głaskania. Nie wiedzą nic, dokładnie. Dokładnie, ponieważ te odruchy trzeba znać.
tylko i wyłącznie dlatego, żeby to było bezpieczne, nie dlatego, że my komuś bronimy podejścia i pogłaskania konika. A czy to prawda, że konia nie wolno od tyłu zachodzić? Oczywiście, ponieważ koń, jego natura wyposażyła go też w takie nawyki, że kopie, ponieważ broni się przed drapieżnikami. I jeżeli on jest zajęty na przykład jedzeniem siana i skupiony na tym sianie i nagle coś z tyłu się natychmiast kopnie, ponieważ on będzie się w jego mniemaniu bronił przed drapieżnikiem. Natomiast jeżeli my wchodzimy do konia, odezwiemy się głosem, uprzedzimy go, że my się tam od tyłu do niego zbliżamy, on się rozejrzy, popatrzy i wtedy na pewno nie kopnie. Ale tak jak mówię, zawsze róbmy to w towarzystwie osób, które się na tym znają. Naprawdę nie dlatego, że my tego bronimy, tylko żeby to było bezpieczne. Ponieważ koń, tak jak mówiłam, to jest 600 kilo. Najmniejszy kucyk waży 100-200 kilo. To są naprawdę silne zwierzęta i one nawet niechcący mogą zrobić krzywdę. A my chcemy propagować jeździectwo i konie, a nie takie właśnie negatywne zachowania. Niestety kończy nam się czas, chociaż ten temat jest bardzo niewyczerpany. Zadam ostatnie pytanie. A co szkodzi koniom, jeśli mogłaby Pani tak w jednym, dwóch zdaniach podsumować? Jeżeli chodzi o ich zdrowie, to na pewno złe pasze. Na pewno jest takie popularne stwierdzenie suchy chleb dla konia. Tak, ale on musi być totalnie suchy. Nie może być czerstwy, nie może być posmarowany masłem. To są absolutnie najczęstsze problemy, najczęstsze rzeczy, które powodują problemy z końmi. To jest nieodpowiednie jedzenie. Temat koni jest tematem niewyczerpanym na dzisiaj, więc do tego tematu będziemy na pewno jeszcze wracać. Moimi gośćmi byli Państwo Agnieszka Sobol i Jarosław Sobol, galoper hodowla koni. Dziękuję Państwu serdecznie za rozmowę. Dziękujemy również. A Państwa zapraszam na króciutką przerwę.